Siemano, dziś odcinek raczej o takiej rzeczy, która jest dość niedoceniana u inwestorów, mianowicie naklejki zwykłe papierowe. To jest też spoko opcja dla ludzi z tym po prostu mniejszym budżetem. No a też widzę, że na przykład tutaj ludzie kupują jakąś jedną naklejkę za 30 ziko, holo, no jak za tą cenę mogli sobie nakupić po prostu dużo więcej papierów i zrobić na tym fajny profit. Zapraszam jeszcze szybko na Skinsbank i strona do wymieniania, kupowania swoich skinów. Z kodem Rafikos masz do 5 dolarków przy pierwszej wymianie. Na stronie jest fajne to, że nie wliczają cen floatów oraz naklejek. No i tu jeszcze jest event walentynkowy, cały czas można sobie wbić, nawet skina zgarnąć z kodem Rafikos do 35% doładowania. Tutaj jest evencik. No i zaczniemy sobie od mojego portfolio, bo tutaj powoli, bo powoli, ale dopisuję naklejki papierowe, jakie mam. No i zobaczcie sobie. Mamy początek około styczeń 2023 roku i ceny tych naklejek wtedy, papierowych, kosztowały no powiedzmy te maksymalnie 10 dolków, poniżej nawet 8, poniżej 8. Mamy no już powiedzmy luty, ale zobaczcie te ceny, 50 dolków, czyli mamy 5x sobie tutaj wyrok. No i ważne jest to, że też możemy inwestować w to małe kwoty. Tutaj nawet w tych pikach za 135 dało się sprzedać. Furia tutaj też jest dość ciekawym przykładem, no bo teraz ma te swoje ceny po 3 grosze. Natomiast tutaj z 3 w pikach nawet do 32, jakieś 43 egzotyczne. Oczywiście tutaj no teraz 3 grosze, no to jest spowodowane tym, że te kolejne furie no wyglądają po prostu tak samo, nie? Chociażby na Paryżu. No i możemy kupić za 3 grosze, także koło się powiedzmy zapętliło. Natomiast mamy te 3 eventy, w które papiery bym się kierował. Raczej te bestłowe, no choć można w teorii jakieś Rio uderzyć, jakieś O Nation na przykład pod Splita. Paryż jest pod względem tych papierów najbardziej risky, no bo ich będzie bardzo dużo, ich jest dużo, jeszcze będzie ich wyprodukowanych, no bo tych kapsuł jest no niebotycznie więcej niż na przykład Sztokholmu, nie? Także tylko no one są teraz dość tanie i to jest ich największy plus tak właściwie. Mamy tutaj na przykład jakiegoś Apexika po te 10 groszy, tak? Także te ceny no nie są duże, no i to, że z 10 groszy to skoczy powiedzmy za rok do 50, widzę tą opcję jak najbardziej, nie? No i mamy fajny 5x. Oczywiście tutaj przy odpowiednich splotach wszystkich wydarzeń. Antwerp jest między Sztokholmem a Paryżem, no bo nie ma tego najwięcej. No i też wybrane naklejki, moim zdaniem papierowe są już, na przykład Outsidersi, których więcej nie zobaczymy. Imperialki, Ninzi, które teraz można. Ono jest naprawdę huge, bo jak możemy sobie zmieniać położenie tego, no to to jest fajne, tylko to też one są na trochę pikach, aktualnie było, także tutaj potencjalnie może na jakieś spadki bym poczekał. No i Sztokholm, tutaj ma to, że ich już jest najmniej z tych wszystkich, tych papierów, no ale też ceny są przez to trochę większe. Mamy tutaj jakieś Kopenhagi na przykład z Antwerpu, to też więcej tego loga nie zobaczymy, 10 groszy, to wydaje się też fajna cena na przykład. No Imperialki tu jest drożej, fajnie na pikach, trochę mi się tam udało ich skupić w tych niższych cenach, teraz trochę w górę, no to jest też kwestia, że być może na Kopenhadze nie zobaczymy znowu zielonych naklejek. To na pewno byłoby już dla Imperiali, dla Entropic, dla Mibru, ogólnie dla zielonych naklejek. Jeszcze Apexik właśnie dla tego pokazania. Także tych naklejek trzeba szukać. Najbardziej bym właśnie celował w takie, które no fajnie po prostu można sobie nalepić. Jakiś Apex, właśnie jakieś takie Ninzy, które pokazałem. W sumie Gamer Legion teraz możemy sobie stworzyć te napisy, nie? W sumie jakiś Painik, tylko no to jest to, że Pain ma dość podobne te naklejki. Natomiast można tego sobie naprawdę elegancko szukać i jeśli macie mniejszy budżet, to naprawdę moim zdaniem te papiery są spoko opcją. Kupić sobie i przetrzymać, i te procentówki, jak zresztą widzicie, można na tym robić fajne. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, papa.